We begin tonight with that famous millionaire under arrest in a cold case 30 years in the making after a major twist in the case playing out on national television. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś przyjrzymy się 10 przypadkowym przyznaniom się do winy przez przestępców. Nancy had written something else. It was a blog post. The title? How to murder your husband. Powiemy o najgłośniejszych przypadkach, w których ludzie omyłkowo przyznali się do przestępstwa lub dali podstawy prowadzące do postawienia zarzutów i skazania. Słyszeliście o jakichś innych podobnych przypadkach? Dajcie znać w komentarzach. David Youngerman. In Kansas City tonight, an arrest in the mysterious murder of personal injury attorney Tom Pickard. Adwokat Tom Pickard został zastrzelony przed domem 25 października 2017 roku. Wcześniej pomógł wygrać klientowi ugodę o wartości 5,75 miliona dolarów przeciwko biznesmenowi Davidowi Youngermanowi. Świadkowie widzieli furgonetkę Youngermana na miejscu zdarzenia, ale ten zaprzeczył udziałowi w morderstwie. Jednak gdy policjanci przeszukali jego dom, znaleźli kilka obciążających dowodów, w tym nagranie zawierające coś, co wyglądało na przyznanie się do winy. Nieświadomy bycia nagrywanym, Youngerman przyznał się do odpowiedzialności za śmierć Pickarda. Dzięki nagraniu prokuratura uzyskała wyrok skazujący za morderstwo pierwszego stopnia. Aaron Burrell. It could be a scene from a movie. Criminals calling the cops on themselves by accident. To nietypowe, gdy pod numer alarmowy dzwoni sprawca, a nie ofiara. Tak było w przypadku włamania w Nowym Meksyku we wrześniu 2014 roku. Jeden z podejrzanych, Aaron Burrell, pomyłkowo wybrał numer 911 po ucieczce z miejsca przestępstwa. Przez prawie 45 minut dyspozytorzy słuchali, jak on i jego wspólniczka, Yvonne Tyberg, przechwalali się tym, co zrobili oraz tym, jak uciekli. Niedługo potem policja namierzyła Burrella. On i Tyberg zostali aresztowani pod wieloma zarzutami związanymi z włamaniem. Officer was sent to the address that they mentioned. To check on the house, found that it was indeed had been burglarized. Trzeci podejrzany, Marvin Meyers, również został aresztowany, ale później go zwolniono. William Corzan. Police surrounded the home at the end of this lane off Barcroft Road in Lower Windsor Township this morning, taking into custody a 76-year-old man. Przez prawie 40 lat miejsce pobytu Glory Corzan było nieznane. Była żoną Williama Corzana od 1967 roku i przez lata doświadczała przemocy domowej. W 81 zniknęła bez śladu. She was just 37 at the time. Her body was never found, but she was formally declared dead in 1997. Jej rodzina wierzyła, że stał za tym William, ale nie było sposobu, by to udowodnić. Aż do 2019 roku. Po ponownym otwarciu sprawy policja skontaktowała się z Corzanem, a ten od razu zapytał, czy znaleźli ciało jego żony. Tylko że policja nie wiedziała, że jest jakieś ciało. Gloria nadal była uznawana za zaginioną. W rezultacie Corzana oskarżono o zabójstwo. Przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci. Skazano go na 7,5 do 15 lat więzienia. Unfortunately, as lives have been lost along the way, victims like Gloria helped pave the way for abusers to be punished properly and saved countless other lives. Guy Sileo. Gdy 31-letni szef kuchni Jim Webb został znaleziony martwy w swojej restauracji, policja podejrzewała jego partnera biznesowego, Guya Sileo. In the beginning of their business partnership, they got along well. However, the pressures of the financial responsibilities they had caused a lot of tension between the two of them. Funkcjonariusze odkryli jednak, że Sileo miał alibi na noc morderstwa. Webb został postrzelony w tył głowy, ale przyczynę śmierci zatajono przed opinią publiczną. Policja nabrała podejrzeń, gdy Sileo, pocieszając żonę Webba, zapytał ją, kto chciałby zastrzelić Jima. Po dalszym dochodzeniu alibi Sileo szybko się posypało. Władze odkryły, że zarówno on, jak i Webb wykupili na siebie polisy na życie o wartości 650 tysięcy dolarów. Those policies had one purpose, which is that if one partner died, that the other one would be able to meet the debt load of the restaurant. W 2001 roku Sileo oskarżono o zabójstwo Webba. Został skazany na dożywocie. When they read that verdict, it was the best thing I ever heard.
Ivan Milat. The most feared predator in Australian criminal history. Uważany za jednego z najgorszych seryjnych morderców w historii Australii, Ivan Milat odpowiadał za śmierć co najmniej 7 osób w latach 1989-92. Podczas procesu w 96 biła od niego pewność siebie, nietypowa dla przestępcy z tyloma obciążającymi dowodami. I ta pewność go zgubiła. W trakcie przesłuchania w sprawie rękawicy użytej do zbrodni, Milat powiedział najpierw: nie nosiłem, nim zdał sobie sprawę, że się zapędził. From my point of view, it was an admission, and quite frankly, the way he said it and expressed it aggressively, it was a accurate admission. Następnie zaprzeczył, że kiedykolwiek widział rękawice. Prokuratorzy wykorzystali wpadkę i przekonali ławę przysięgłych, że Milat jest mordercą. You're saying the happiest day of your life will be when your brother dies. I think his demise would be greatly appreciated by me, yeah. For the damage he's done, not to me, to all those people out there. Członkowie Arian Circle. 1 lipca 2016 roku Clifton Hallmark, członek Arian Circle, został zastrzelony na imprezie poprzedzającej Dzień Niepodległości w USA. Zabił go wspólnik, Jeremy Jordan. Grupa nakłoniła żonę Hallmarka i inną kobietę, by zabrały ciało na lokalną stację benzynową i upozorowały morderstwo na tle rabunkowym. Ale kiedy kobiety dzwoniły pod numer alarmowy, omawiały już szczegóły planu, a dyspozytorzy słuchali. Nagrania ze stacji wykazały, że nie doszło do żadnego napadu. Tyle wystarczyło, by aresztować Jordana pod zarzutami związanymi z morderstwem. 7 innych członków Arian Circle, w tym wspomniane kobiety, oskarżono o współudział po fakcie. Merle Mackey. Reality show często mają nieprzyjemny charakter, ale w tym przypadku jeden program pomógł rozwiązać sprawę morderstwa sprzed dekad. W 1981 roku Evelyn Laverne Mackey zniknęła z domu na Florydzie, w którym mieszkała z córką i mężem, Merlem. Hey, when is mom coming home? Have you heard from her? And Merle asked me, what would you say if I told you your mom wasn't coming home? Jej zniknięcie było owiane tajemnicą do 2015 roku, kiedy reality show Cold Justice zebrało śledczych na kolejne przesłuchanie Merla Mackeya. Po wielu godzinach Mackey twierdził, że śmierć Laverne była wypadkiem, ale kiedy zaczął wdawać się w szczegóły, niechcący ujawnił, że wszystko było zaplanowane. It's colossal. It's an explosion in my brain that he's talking. He's taking ownership to be in there at the time of her death. Something he's never done. Mackey ostatecznie przyznał się do morderstwa drugiego stopnia i dostał 10 lat więzienia. I believe that Merle Mackey killed Laverne just for the money in a bank account. He could care less about her being a person, a human being. Anthony Garcia. Thought that it would be a great idea to tattoo a crime scene on his chest. Postacie z seriali tatuują się na przykład, by uciec z więzienia, ale niektórym prawdziwym zbirom tatuaże zafundowały bilet za kratki. W 2008 roku Anthony Garcia został sfotografowany po zatrzymaniu do rutynowej kontroli. Gdy policjanci ponownie przyjrzeli się zdjęciu, zauważyli tatuaż na barkach i klatce piersiowej. Okazało się, że przedstawiał morderstwo dokonane przez Garcię w 2004 roku. He looked at this gentleman's tattoo and realized, oh my god, this is the crime scene from that liquor store slaying. Przedstawia kilka szczegółów, w tym sklep, w którym miała miejsce zbrodnia i zabijaną ofiarę. Policjant pod przykrywką wyciągnął od Garcji dalsze zeznania, dzięki którym go skazano. Nancy Crampton Brophy. I think your case is held together with, real frankly, band-aids. Jeśli planujecie odciąć się od zabójstwa męża, lepiej nie publikować eseju o tytule Jak zamordować swojego męża. Morderczą żoną jest pisarka Nancy Crampton Brophy. Zastrzeliła swojego męża Daniela w jego miejscu pracy. Dan Brophy was dead at age 63. Somebody just wanted to execute this person. Niesławny esej wzbudził podejrzenia policji. Crampton Brophy została aresztowana i oskarżona 3 miesiące później. W więzieniu miała powiedzieć więźniarce, że była w pobliżu, gdy doszło do strzelaniny, po czym poprawiła wypowiedź. Koleżanka z celi zeznawała później w trakcie procesu. Because I said, wow, that must have been close up, you know, and she used her arm span and said, well, it was about this far. Crampton Brophy została uznana winną morderstwa drugiego stopnia i zamknięta na dożywocie. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.
Robert Durst. W styczniu 2022 roku dziedzic nieruchomości Robert Durst zmarł w więzieniu po tym, jak skazano go za zabicie przyjaciółki, Susan Berman. This is an interesting picture of you and Susan. Yes, I'd like to get a copy of this. Yeah. Durst stał się rozpoznawalny za sprawą miniserialu HBO Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dursta. Dokument skupiał się na Durście i trzech morderstwach, o które był podejrzewany. W ostatnim odcinku Durstowi przedstawiono obciążające dowody w postaci pisma, wskazujące na jego udział w morderstwie Berman. W szokującym momencie Durst wychodzi z kadru i mamrocze coś, co brzmi jak przyznanie się do winy. Choć ujawniono, że klip został zmontowany przez twórców, Dursta aresztowano i oskarżono o przestępstwo, częściowo za sprawą dowodów ukazanych w serialu. Durst under arrest in that orange jumpsuit entering court about to be extradited charged with murder.